trwa walka o życie półtorarocznych bliźniąt ze Szczytna potrąconych przez samochód. Chłopcy od razu po tym, jak w sobotę rozpędzony Mustang wjechał w wózek, w którym się znajdowali, trafili do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Obaj chłopcy nadal znajdują się na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Ich stan można określić nadal jako bardzo poważny, bezpośrednio zagrażający ich życiu. By chłopcy mogli wrócić do zdrowia, niezbędna jest krew. Bartek i Kuba potrzebują grupy 0 RH-. Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, dawcy posiadający grupę krwi 0- i 0+, czyli te, których obecnie brakuje najbardziej, są traktowani priorytetowo. Ci dawcy są jak gdyby dodatkowo rejestrowani, czyli prosimy o to, dzwonili do naszej rejestracji i się umawiali w sposób, że staramy się ich zarejestrować pomiędzy dawcami już zarejestrowanymi. Ale też musimy tak zrobić, żeby oczywiście wszystkie rygory były zachowane. Liczy się jednak każda kropla krwi, nawet tej, której braki nie są na tę chwilę niepokojące. Tej krwi pełnej, którą pobieramy, również wykonujemy płytki krwi. A żeby wykonać jedną jednostkę płytek krwi, potrzeba co najmniej 5 dawców tej samej grupy. I na tą chwilę mamy zabezpieczoną krew dla wszystkich naszych pacjentów, natomiast zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które mogą krew oddać, żeby po prostu do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa tak czy inaczej krew oddawali. Ze względu na sytuację epidemiczną Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa musiało zmienić procedury oddawania krwi. Jak wspomniała dyrektor olsztyńskiego oddziału Grażyna Kula, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Placówka musiała zmienić dzienny limit osób, które mogą oddawać krew. Jest to w tej chwili 44 osoby. Żeby zabezpieczyć potrzeby naszego województwa, powinniśmy pobierać tak mniej więcej 100 jednostek dziennie, czyli 100 osób dziennie powinno oddać krew. By uratować komuś życie, wcale nie trzeba wiele. Wystarczy zarejestrować się na wizytę telefonicznie lub internetowo. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie Olsztyńskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.